Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Podzielę się z Wami dzisiaj kilkoma moimi osobistymi, wielkimi, życiowymi odkryciami i takimi maksymami, które zostały ze mną i na pewno zostaną ze mną na dłużej. Bardzo mi pomogły w wielu etapach tych takich najtrudniejszych momentów w rozwoju i pozwoliły mi zrozumieć pewne rzeczy. I jeżeli któreś z tych będą przydatne też dla Ciebie, to świetnie. Jeżeli nie, to cieszę się, że mogę się tym podzielić. Przejdę do pierwszego, który był bardzo ważny dla mnie i brzmiał on tak. To było takie tybetańskie powiedzenie, które usłyszałam, gdy miałam około 30 lat i przechodziłam przez pierwsze bardzo poważne załamanie w życiu. I tam wszystko po prostu runęło. Nic nie sprawiało mi radości i myślałam, że ze mną jest coś nie tak w tamtym czasie. Natomiast usłyszałam takie zdanie, przeglądając pewnej nocy Pinterest, bo kto tego nie robił. I tam było takie zdanie. Przed oświeceniem nosisz wodę i rąbiesz drzewo. Po oświeceniu nosisz wodę i rąbiesz drzewo. Ja przeczytałam to zdanie i myślę sobie, what the fuck? Niewiele miesięcy później doszło do bardzo poważnego załamania mojego zdrowia. Wylądowałam na L4 i nie wiedziałam, jak ja przez to przejdę. Ale gdy działy się te wszystkie rzeczy, gdy nie wiedziałam, jak ja z tego wyjdę, gdy myślałam, że naprawdę moje ciało umiera, to tak naprawdę nie doceniłam też tego, że w tej rozpaczy tak naprawdę rozpada się taka stara struktura mojej osobowości. I z niej wychodzi coś nowego. I zaczęłam doceniać każdy dzień, doceniać to, że mam ciało, doceniać to, że dzięki niemu mogę się poruszać, przemieszczać, że ono mnie niesie, że ono ma życie w sobie. Zaczęłam doceniać też moją pracę, która tak naprawdę też w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że moje zdrowie się załamało. Poznałam tam wspaniałych ludzi, miałam pieniądze na to, żeby się szkolić, miałam świetne doświadczenia, jeżeli chodzi o to, czego się tam nauczyłam. Dzisiaj w obecnym biznesie bardzo mi się to przydaje. Zaczęłam doceniać moje pochodzenie, te doświadczenia i rzeczy, których nabrałam, jak byłam dzieckiem, a które bardzo mi nie służyły już w dorosłości, zaczęłam doceniać to, ponieważ bez nich nie byłabym dzisiaj taka, jaka jestem. Zaczęłam doceniać też moje pochodzenie, moich rodziców, ich rodziców, całe generacje tych ludzi, którzy złożyli się na mnie. I którzy, gdyby żyli dzisiaj i gdyby mogli, to żyliby inaczej, gdyby wiedzieli, gdyby dali sobie pozwolenie, ale nie mogli, ale ja mogę. I zaczęłam to też doceniać. I zauważyłam, że to jakby rzuca wiele nowego światła na moje życie. I dosłownie przypomniało mi się to zdanie. Przed oświeceniem rąbiesz drzewo i nosisz wodę. Po oświeceniu rąbiesz drzewo i nosisz wodę. I ja dalej zewnętrznie robiłam to samo. Żyję jak każdy inny. Ale dzisiaj doceniam każdy moment mojego życia i jest w nim tyle wdzięczności, tyle wspaniałości, tyle radości, że w tej zwykłości ta zwykłość mnie ekscytuje. Ta codzienna radość, którą sobie sprawiam, którą sobie daję, ona zawsze była na wyciągnięcie ręki, ale jej nie czułam. Nie widziałam jej, nie dostrzegałam. I myślę, że trzeba pamiętać o tym, że największe, najbardziej diametralne zmiany zachodzą wewnątrz i ich nie widać. Ale one przekładają się na to, jak się czujemy. Drugie takie interesujące zdanie to... Bo widzicie, ja mieszkam w takim miejscu, gdzie bardzo niedaleko mnie jest kebab i bardzo niedaleko mnie jest taka przerwa między jednym a drugim budynkiem i tam przychodzą panowie, którzy co rano piją piwo i dyskutują o różnych rzeczach. No i pewnego razu podczas tych codziennych spotkań któryś z tych panów, a mam otwarte okno, bo jest lato i słyszę mimochodem tę rozmowę. Ja nie lubię słuchać tych rozmów, ale ta akurat mnie dobiegła. Jeden z tych panów mówi, wiecie, jak to jest z tym optymistą i pesymistą i z tą półszklanką pełną, a pustą, nie? Jakbym miał pół szklanki pełnej wódki, no to ja bym był optymistą. Inny obok niego odpowiada, ja bym był pesymistą. I co ciekawe, jeden z nich podsumował to interesująco. No, wiecie panowie, jak jest w połowie pełna, czy jest w połowie pusta, wszystko jedno, ale jak jest w połowie pełna i tak no to patrzę, no to ja chyba wolę tak, bo wtedy jestem przynajmniej szczęśliwszy. I
Kurczę, trudno mi nie oddać trochę mądrości tej frazie, bo w zależności od tego, jak patrzymy na rzecz i jak interpretujemy ten obraz, to wpływa na uczucia, które później się wyzwalają, na emocje, które temu towarzyszą. Nasza myśl ma wpływ na emocje, które czujemy, i nasza interpretacja tego, co widzimy, co odczuwamy, czego doświadczamy, co słyszymy, jest kluczowa w tym momencie. Wielki myśliciel i psychiatra Viktor Frankl, który napisał książkę pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu i inne książki, które bardzo polecam, twórca logoterapii, z której też wywodzi się mój nurt, w którym ja pracuję, podał takie bardzo interesujące przemyślenie, że pomiędzy reakcją a bodźcem jest taka przestrzeń, którą my możemy wypełnić. I tu jest miejsce na naszą interpretację. I ja uwielbiam tę frazę. Ona bardzo ze mną też została, ponieważ nie mogłabym się z nią nie zgodzić. Patrząc na moje doświadczenia, doświadczenia moich klientek, moich klientów z czasów, gdy byli dziećmi, gdy przeszli coś bardzo traumatycznego i ich spojrzenie nadal na tę traumę jest dziecięce. Teraz z punktu widzenia osoby dorosłej, która chce uleczyć się z tego, co przeżyła i doświadczyła, gdy w tę lukę interpretacyjną można spojrzeć na to nadrzędnie i z innej perspektywy, już dorosłej, takiej, która chce uleczyć to dziecko, uwolnić je od tego, co ono przeżyło i pokazać mu coś innego, to w tę interpretację natychmiast zaczyna wchodzić więcej zrozumienia, empatii. Ci, którzy nas skrzywdzili, oni by nas nie skrzywdzili, gdyby sami nie doznali krzywdy. I pojawia się zrozumienie, odpuszczenie, wybaczenie i wolność. I to jest coś pięknego. Kolejną bardzo ważną frazą, jaka ze mną została, a którą też przekazuję na moich coachingach moim klientkom, moim klientom: tylko skrzywdzeni krzywdzą. Tylko ludzie skrzywdzeni krzywdzą. I gdy patrzę na przykład na niektóre komentarze pod moimi wideo, pod moimi postami, komentarze, które są no pełne takiej złości, albo ty gadasz, w ogóle się nie znasz, lub no już też takie wstrętne na przykład, nie? Widać, że nigdy nie zaznałaś dobrego, i wiadomo, o jaką męską część ciała chodzi. To moją pierwszą taką emocją, jaka się rodzi, to jest takie: ała, boli mnie to. Jest taka wewnętrzna część mnie, małej dziewczynki, która się boi czegoś takiego, bo ja bardzo bałam się wychodzić z tym, co robię, z tym, co mówię, co nagrywam, bo wiem, że to nie są wygodne treści często. Wiem, że mój wygląd też generuje to, że można nie traktować mnie poważnie. Wiem, że to, jakim tonem mówię, może powodować, że jestem odbierana jako ktoś, kto nie ma pojęcia, o czym mówi i po prostu lata w tęczach i jednorożcach. Ale te interpretacje pozostawiam tym ludziom, którzy tak myślą. I chwilę później w tę lukę interpretacyjną, którą mam pomiędzy tym bodźcem a moją reakcją, wrzucam dużo wdzięczności. Jestem Wam wdzięczna. Każdy mój hejter, każda osoba, która ma taką postawę wobec mnie, taką, gdzie stawia się w takim patronizing point, mansplaining, czy po prostu próbuje mnie obrazić i pisze o tym. Dziękuję Wam, napędzacie mi algorytm. I jest mi przykro, że jest w Was coś takiego, że mówicie w ten sposób, ale też to rozumiem. Coś przeżyliście, coś za tym stoi, rozumiem to. I to jest okej. Bo tylko skrzywdzeni ludzie krzywdzą, a internet jest takim miejscem, gdzie to po prostu przechodzi. I wydaje się, że jesteśmy tacy anonimowi. I jeżeli na ten moment jesteście na takim etapie, gdzie potrzebujecie gdzieś coś wyrzucić, no spoko, możecie walić na mnie. Mnie to długofalowo nie ruszy, a jeśli Wam przyniesie jakąś ulgę, okej. Od tego etapu do następnego dojdziecie też do swojego załamania, w którym wyklujecie się na nowo. I ufam temu. Ufam temu. Tu jest luka interpretacyjna, w którą naprawdę wrzucam zaufanie ku temu. Innym pięknym takim zdaniem, paradoksem tak naprawdę, który bardzo wiele mi dał, to jest: gdy zmienisz tylko relację z trudem, zmieni się wszystko. Ja uwielbiam ten paradoks. Właśnie dlatego, że w wielu kontekstach mojego własnego rozwoju i rozwoju tych ludzi, z którymi mam wielki przywilej pracować, dobija się do punktu, w którym robi się trudno. Dobija się do punktu, w którym jest
ból. I ten ból jest właśnie potrzebny. Jest potrzebny, ponieważ w bólu rodzimy się na nowo. Unikanie bólu powoduje cierpienie. Unikanie bólu powoduje, że jesteśmy w zatrzymaniu i w takim ruchu, takim nie do życia. I to nie służy długofalowo. Nikomu tak naprawdę. Ale jeżeli tylko zaakceptujemy ten trud, i akceptacja nie jest jakimś przyjemnym odczuciem, hello. Akceptacja to jest po prostu uznanie. To jest trudne i to jest potrzebne. I to jest potrzebne jako etap do kolejnej mnie, kolejnej wersji mnie. Jeżeli to zaakceptujemy, magia. Przyznaję jednak, że jednym z najpiękniejszych paradoksów, z jakimi przyszło mi żyć i które pojęłam, jest miłość. Miłość jako takie pozornie wzajemnie wykluczające się jakości, które tak naprawdę są ze sobą zespojone w niesamowitą, jednolitą całość, gdzie te wykluczające się jakości to jest bliskość, intymność, takie scalenie się ze sobą i z drugiej strony takie poszanowanie własnej indywidualności, bycie kimś oddzielnym, zauważenie tego i akceptacja tego, gdzie pozornie te jakości się wykluczają. I stąd, podejrzewam, bierze się to odczucie w wielu ludziach, że miłość albo polega na kompromisie z siebie, albo na tym, żeby zrezygnować z kolei z bliskości, ponieważ ktoś woli raczej być bardziej w dystansie. Tymczasem te jakości wcale nie muszą się wykluczać, wręcz przeciwnie, one się wspaniale uzupełniają. I miłość jest tym czymś, co scala je wszystkie. I dopiero pokochując siebie, dopiero zauważając miłość do siebie, jesteśmy w stanie zauważyć właśnie, że te jakości, one dają nam wartość, która pozwala nam wzrastać, bo to ścieranie się tych jakości powoduje, że jesteśmy wystawiani na pewne próby, jesteśmy wystawiani na pewnego rodzaju dyskomfort albo nawet ból i z jednoczesnym poczuciem jedności, pocieszenia i wsparcia w tym właśnie wzroście, w tym dyskomforcie. I nie ma piękniejszej siły. Miłość jest taką kwintesencją erosa, dojścia do życia, kwintesencją tej iskry życiowej. I zatrzymanie od tejże siły jest takim ruchem ku śmierci, jeśli mam być szczera. Albo zafiksowanie się na jednej ze stron. Bliskość tak, ale już na przykład nie odchodź i nie zostawiaj mnie w ogóle. I to też jest nie okej. Lub z kolei w drugą stronę. Ja potrzebuję przestrzeni, potrzebuję czasu, ty mnie przytłaszczasz, ty mnie przygniatasz. Potrzebujemy wyjść ponad te ograniczające, jednostronne punkty. Miłość jest tym czymś, co scala w całość. Zrobiłam też o tym wideo, miłość jest ponad paradoksami i załączam je gdzieś tu w rogu będzie. Jedną z kolejnych pięknych lekcji życiowych, które dostałam, to zamień ale na i. Ja nie zliczę przypadków osób, z którymi rozmawiam, które mówią, że chciałabym tego, chciałabym czuć się szczęśliwa, spełniona, chciałabym czuć się kobieca, chciałabym dochodzić do rozkoszy, ale z drugiej strony, no wiesz, mam dzieci, mam swoje obowiązki, mój mąż nie do końca ma ochotę, czasami jak na niego patrzę, to mi się po prostu nawet nie chce, ale z drugiej strony chciałabym tego i zastanawiam się, czy w ogóle to małżeństwo mi to da. I ale z drugiej strony pojawia się kilkanaście razy. I to jest ciekawe, bo tu nasz mózg robi takie antagonistyczne podejście, albo czarne, albo białe. Jedno wzajemnie się wykluczające. I znowu, tak jak w przypadku miłości, nasze podejście do życia i życie samo w sobie obejmuje w całość to wszystko, co się dzieje. I tą lekcją, którą właśnie wyciągnęłam z tego, jest zamień ale na i. Tak, chciałabym być spełniona i szczęśliwa i przeżywać rozkosz. I jestem w położeniu obecnie, w którym dostrzegam, że przerzucam część odpowiedzialności za to, że jestem niespełniona na moje dzieci, na to, że nie komunikuję się z moim mężem. I jednocześnie widzę, że jest w tym pole do pracy, ale sama w to nie dowierzam. Takie spojrzenie jest zupełnie inne. Jest pełne akceptacji w tym momencie, gorzkiej akceptacji, bo zaakceptowanie własnej prawdy i tego, że nie bierzemy odpowiedzialności za siebie i za swój wpływ na dynamikę relacji, w których jesteśmy, jest gorzkie. Akceptacja nie jest przyjemnym uczuciem często. Nie mylmy akceptacji z zachwytem i celebracją siebie, ok? To jest bardzo odmienne. I też zrobiłam o tym film i gdzieś tutaj będzie w rogu do obejrzenia. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany, to proszę bardzo.
Ale sama czy sam może zrób taki rekonesans wewnętrzny i zastanów się i zreflektuj. Czy są takie mądrości w Twoim życiu, które czujesz, że dały Ci coś bardzo uniwersalnego, coś, co zostaje z Tobą najdłużej? Podzielcie się w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszych historii. Ten kawałek, który przedstawiam ja teraz, to był mój, ale jestem bardzo zaciekawiona, jakie to było u Was. Co Wam dały te rzeczy, które wykluły się z tego, co przechodziliście? Jaką mądrość wtedy nabraliście? Za co jesteście wdzięczni? I ponad wszystkim, co przeżywam, co dało mi najwięcej w moim życiu, to było połączenie z moim ciałem. Ja dopiero wtedy zauważyłam kolejny paradoks, choć może nie do końca, że najwyższe aspekty duchowe, jakich kiedykolwiek doświadczyłam, najwyższe połączenie z wyższą jaźnią, z taką duchowością, jakiej nie da się objąć umysłem, zawsze tkwiło w moim ciele i to ono było tym mostem do tego. Po prostu bardzo Wam życzę podobnych doświadczeń i tym samym wszystkiego dobrego, soczystości, przyjemności i radości i do usłyszenia.